Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco w ten wyjątkowy wieczór uroczystości wszystkich świętych witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy transmisję Litanii Miast. Dzisiejszego wieczoru gromadzimy się przy pomniku Pogległych Stoczniowców w Gdańsku, ale także w innych miejscowościach naszej ojczyzny, aby zanieść naszą gorącą modlitwę za tych, którzy oddali swoje życie, abyśmy my mogli żyć godnie. Wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam, do tej wspólnej modlitwy bardzo gorąco zapraszam. Gorąco zgromadzonych na Placu Solidarności pod Gdańskimi Krzyżami na wspólnej modlitwie. Szczególnie pozdrawiamy gości honorowych, księdza biskupa Zbigniewa Zielińskiego, prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych imienia Danuty Siedzikówny w Sopocie, panią Małgorzatę Wiclak-Burską, przewodniczącego zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność Krzysztofa Dośle oraz naszych duszpasterzy i nauczycieli. Uroczystość Wszystkich Świętych sprawia, że patrzymy dalej i głębiej na świat. Wyraźniej niż na co dzień odkrywamy, że święci to nasi przewodnicy na drogach życia. Dlatego czynimy ich patronami naszych kościołów i miast, a także nas samych. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć znaczenie ludzkich zwycięstw i klęsk. Po raz kolejny, dzięki zaangażowaniu młodzieży z różnych stron Polski, możemy przeżyć Litanię Miast. Na przestrzeni 20 lat tradycji naszych spotkań w dniu 1 listopada włączały się w litanię różne miasta i miejscowości, które ukazały nam swoich patronów. W ten sposób byliśmy między innymi w Cieszynie, Starym Sączu, Krakowie, Częstochowie, Warszawie, Malborku, Tczewie i Elblągu. Dziś szczególnie pozdrawiamy mieszkańców Sieradza, Łomży i Międzyrzecza oraz wszystkich, którzy są teraz z nami poprzez radio i telewizję. Przywitajmy ich oklaskami. Tym razem, przygotowując się do przeżycia Roku Miłosierdzia, wspominamy osoby, które poprzez postawę bohaterstwa i oddania na rzecz innych budowali wielkość naszego kraju. Często byli to zwyczajni ludzie, którzy poprzez wyjątkowe świadectwo swojego życia zostawili po sobie niezwykły ślad, przekonanie o własnej świętości. Pomnik Poległych Stoczniowców przypomina nam wszystkich, którzy oddali życie w obronie ludzi pracy oraz wolności naszej ojczyzny, a także tych, którzy tutaj pielgrzymowali, aby oddać im hołd. Wśród wszystkich wielkich tego świata, którzy tutaj przybywali, trzeba nam dzisiaj wymienić w ten wieczór wszystkich świętych świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Odnalezienie w tym roku grobu bohaterskiej dziewczyny z Wileńszczyzny, Danuty Siedzikówny i związane z tym ożywienie pamięci na jej temat pozwalają na nowo spotkać wspaniałą postać o pseudonimie Inka. Przenieśmy się teraz w atmosferę tamtych wydarzeń. Prosimy naszych prelegentów. Zapraszamy panią Annę Kołakowską, historyk, do tego, aby przybliżyła nam postać Danuty,
a także za chwilę usłyszymy i zobaczymy inscenizację w wykonaniu grupy teatralnej JBT z Bolszewa pod kierunkiem pani Mai Falkiewicz oraz wysłuchamy ballady barda gdańskiego pana Andrzeja Kołakowskiego. Dwudziestego ósmego sierpnia 1946 roku w gdańskim więzieniu przy ulicy Kurkowej wyrokiem komunistycznego sądu została zamordowana 17-letnia sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Danuta Siedzikówna. Wychowana była w głęboko patriotycznej rodzinie. Jej tata, zesłaniec syberyjski, wrócił z Syberii dopiero w roku 1926. Potem został zesłany po raz kolejny, tym razem przez komunistów. Uwolniony wraz z armią Andersa opuścił nieludzką sowiecką ziemię, ale z wycieńczenia, z chorób umarł w Teheranie. Ale umarł na skrawku wolnej Polski, patrząc na polską flagę. Mama Danuty Siedzikówny została zamordowana przez gestapo w lesie pod Białymstokiem. Danka złożyła przysięgę, kiedy miała zaledwie 14 lat, w roku 1943. Składając przysięgę, mówiła: w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny kładę rękę na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej, stać na straży jej honoru i o jej niepodległość walczyć ze wszystkich sił aż po ofiarę życia mego. Aż po ofiarę życia mego. I tak się stało. Po zakończeniu działań wojennych nie dane jej było cieszyć się wolnością, bo Polska nie była wolna w tym czasie, więc Danka Siedzikówna została aresztowana przez komunistów. Uwolnił ją oddział partyzancki operujący na Białostoczyźnie. A potem z żołnierzami 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej przywędrowała w Bory Tucholskie, gdzie była sanitariuszką w jednym ze szwadronów 5. Brygady, którego dowódcą był Żelazny. Proszę Państwa, Danuta Siedzikówna, kiedy została aresztowana, przyjechała do Gdańska po leki. Jedynym dowodem w sprawie, jedynym dowodem, na podstawie którego komuniści mogli ją oskarżać, była lista lekarstw, po które przybyła do Gdańska dla oddziału. Miała komuniści po okrutnym śledztwie, które trwało zaledwie 13 dni. Kolejne 3 tygodnie spędziła w celi śmierci, już z wyrokiem śmierci. Ale w czasie tego okrutnego śledztwa komuniści dawali jej wybór. Zdradź swoich kolegów, powiedz, gdzie jest twój dowódca, gdzie jest major Łupaszko. Inka nie zdradziła, wybrała śmierć, oddała świadomie, w pełni świadomie życie za swoich kolegów i za swojego dowódcę. Złożyła najwyższą ofiarę, wypełniła słowa przysięgi, aż po ofiarę mego życia. 19 stycznia 1945 roku komendant Armii Krajowej wydał ostatni rozkaz do żołnierzy. W tym rozkazie powiedział o tym, że teraz żołnierze Armii Krajowej, każdy ma walczyć już na własną rękę. Każdy ma walczyć do pełnej niepodległości państwa polskiego. Ale powiedział jeszcze jedno niezwykle ważne zdanie. Bądźcie przewodnikami narodu. I po blisko 70 latach, po 69 latach od śmierci Inki, Danuta Siedzikówna, 17-letnia dziewczynka, stała się przewodnikiem młodego pokolenia Polaków. W kolejnych miastach Polski powstają jej pomniki. W wielu miastach Polski są tablice upamiętniające Inkę. I wielu młodych Polaków chce iść jej śladem, chce wyznawać i realizować te wartości, które mówią im, jak żyć, aby zachować się jak trzeba. Boga Wszechmogącego
i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg! Przyjmuję cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią. Macie coś do pisania? Mam kawałek kartki. Ja mam jakiś ołówek. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Boże, jak ciężko mi będzie już teraz umierać. Jak ciężko. Niech żyje łupaństwo! Po wojnie do sióstr Inki dotarł fragment modlitewnika ich matki, która została zamordowana przez białostockie gestapo w 1943 roku za działalność w AK. Został tylko fragment psalmu 111. Szczęśliwy i nie zna kaźni ten, kto w Pańskiej żyje bojaźni. Najmilsza jemu jest droga, iść według przykazań Boga. Jak to jest zabić nastolatkę? Blask zgasić w oczach, zamknąć usta. Przerwać marzenia, co ukradkiem snuł się jeszcze po celi pustej. Ktoś wydał wyrok i żył dalej. Ktoś milczał, nie wydobył głosu. Ktoś prawdy nie chce poznać wcale. Ktoś ma awersję do patosu.
1946. Jak trudno umierać, gdy naście masz lat, jak trudno zaśpiewać piosenkę, gdy sponka dopiero rozwijasz się w kwiat. Ze śmiercią wędrując pod rękę, jak trudno umierać, gdy naście masz lat, dopiero się zrywasz do życia, a tam za murami zieleni się las, a zegar tak szybko odmierza ci czas. I tyle jest chwil do przeżycia, jak trudno jest żyć, gdy naście masz lat, a w sercu nie goją się blizny, gdy groby kolegów, poezja i stal, to szańce ostatnie ojczyzny. Jak trudno jest żyć, gdy naście masz lat i tyle do życia masz pytań, a ktoś zasiekami podzielił twój świat i drogi do domu nie widać zza krat. A serce nabrzmiało goryczą ze śmiercią pod rękę. Ostatni już raz przemierzam więzienny korytarz. Bądź zdrowa, ojczyzno, ja muszę iść spać, by wreszcie się zbudzić do życia. Yeah.
miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Gdyby nam Pan nie odpuścił mi, któż zostać by się mógł? Lecz On przebacza wszelko i my. Czyńmy jak nasz Bóg. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Chcemy przyjaźnić się ze świętymi. Oni otwierają granice naszych państw. Przygotowujemy się na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się za kilka miesięcy w Krakowie. Nasi młodzi przyjaciele przyjadą z różnych części świata. Zostaną u nas w wielu miastach, by przygotować się do centralnych wydarzeń z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Do Sieradza przyjadą młodzi ludzie z koreańskiej wyspy Jeju. Wszyscy przygotowujemy się do tego spotkania. Ważnym etapem tych przygotowań jest dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych. W obchodach Światowych Dni Młodzieży zawsze uczestniczyli święci. Są to ludzie, którzy jednoczą nas w tych, którzy chcą być świętymi. Nasi młodzi przyjaciele z Jeju przygotowują się na spotkanie z nami, poznając historię świętych. Zgłębiają szczególnie orędzie miłosierdzia pozostawione całemu światu przez świętą siostrę Faustynę, pochodzącą z naszej diecezji. Młodzi Koreańczycy znają też bardzo dobrze misjonarza i naszego wielkiego rycerza Niepokalanej Maryi, którym był święty Maksymilian Maria Kolbe, pochodzący z naszej sieradzkiej ziemi. Ojciec Maksymilian urodził się niedaleko Sieradza, 15 km stąd. A dokładnie w Zduńskiej Woli. Dzięki łączom internetowym możemy stale kontaktować się z naszymi przyjaciółmi z Jeju, poznawać stan ich przygotowań do Światowych Dni Młodzieży i mogli się też wzajemnie pozdrowić. Dzień dobry, mam na imię Elżbieta, jestem z diecezji Jeju. W 2016 roku wybieram się na Światowe Spotkanie Młodzieży. Nie mogę się doczekać odwiedzin ojczystej ziemi papieża świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny. Czekam też z utęsknieniem na spotkanie z Wami w parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu, w diecezji włocławskiej, z radosnym sercem i przygotowuję się do niego poprzez modlitwę. Na ten czas wspólnych oczekiwań na Światowe Dni Młodzieży życzę, byście byli szczęśliwi. Do widzenia. My również poznajemy historię koreańskich męczenników, których święta czcimy w Kościele Powszechnym. Wiemy, że poprzez modlitwę za ich wstawiennictwem doskonale przygotujemy się na spotkanie w Krakowie. W 1984 roku Ojciec Święty, nasz święty papież Polak Jan Paweł II, kanonizował 103 świętych koreańskich. Wśród nich jest święty Andrzej Kim Tae-gon, który towarzyszy w dzisiejszą uroczystość Wszystkich Świętych nam wszystkim w sposób szczególny. To pierwszy kapłan koreański. Kapłan, który był w seminarium duchownym w Chinach. Po chrzcie, który przyjął w wieku 15 lat, zdecydował się na drogę kapłaństwa i pokonał 2000 kilometrów, żeby móc przygotowywać się do tego kapłaństwa właśnie w Chinach. Po święceniach kapłańskich, które przyjął w Szanghaju, wrócił do Korei Południowej, aby głosić Jezusa Chrystusa tym, którzy najbardziej Go potrzebują.
wrócił razem z misjonarzami francuskimi, świeckimi misjonarzami francuskimi, którzy także głosili Chrystusa na tamtych ziemiach. Zginął śmiercią męczeńską, ale związany jest szczególnie z naszymi przyjaciółmi z Jeju, dlatego że podczas jednej z burz, która się przytrafiła, kiedy wyruszał w swoją wyprawę misyjną, właśnie znalazł się na wyspie Jeju przez fale, które przeniosły go właśnie na tę wyspę. I tam zapisał się w historii mieszkańców tej wyspy, a oni będą za kilka miesięcy gościć w naszym mieście. Stąd też ta prawda o tym, że święci najpiękniej nas łączą. Przez poznawanie ich historii możemy jeszcze bardziej poznać nas samych, nasze kraje, nasze narody i naszą historię. Wszyscy chcemy mieć czyste serca i zwracać się bardziej ku Bogu, by być dobrymi świadkami Jego miłosierdzia. Dokładnie tak jak nasi święci, cieszymy się z ich wiary i uwielbiamy Boga za dar świętych obcowania. Teraz wspólnie z naszą młodzieżą, która czeka na gości z Jeju, chcemy połączyć się również modlitewnie z przyjaciółmi z tej wyspy przez wezwanie świętych, których dzisiaj wspominaliśmy. Święty Janie Pawle II, patronie Światowych Dni Młodzieży, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, święty Maksymilianie Mario Kolbe, święty Andrzeju Kim Tegon, wszyscy święci, święte Boże, Pozdrawiamy serdecznie z Sanktorium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu. W roku nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dzięki telewizji Trwam łączymy się w kraju i za granicą. Podczas tego wieczoru wszystkich świętych przybliżymy postać sługi Bożego, biskupa Wilhelma Pluty, pasterza Kościoła Gorzowskiego. W historii każdej społeczności dostrzec można osoby, które nadawały jej kierunek, kształtowały jej oblicze, w istotnym stopniu decydowały o charakterze. Osobą taką dla naszej zielonogórsko-gorzowskiej diecezji jest sługa Boży Wilhelm Pluta, którego diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego trwał od 21 stycznia 2002 roku, a zakończył się 11 września bieżącego roku. Był biskupem naszej diecezji od 1972 do 1986 roku. Z pewnością nie jest dziełem przypadku, że przypomnienie idei duszpasterskiej Wilhelma Pluty zbiega się z pracami 14. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który obradował w październiku w Watykanie. Przez 30 lat posługi biskupiej troszczył się o kapłanów i jako pierwszy w Polsce stworzył duszpasterstwo rodzin. Swój list pasterski z okazji ingresu poświecił w całości rodzinie. Ukazał w nim, że rodzina jest fundamentem życia Kościoła. Zadaniem duszpasterstwa zaś jest praca w kierunku odnowy rodziny przez wnoszenie w życie rodzin Bożych wartości, aby dokonało się nawrócenie człowieka. Dlatego podkreślał w swym liście: chcemy wspólnie pracować nad odnowieniem życia Bożego w rodzinie. Chcemy, aby dzieci ziemi gorzowskiej żyły w łasce uświęcającej. Małżonkowie tylko w sakramentalnym związku małżeńskim, czerpiąc z niego łaski nieodzowne do świętości życia w małżeństwie i w rodzinie.
W dalszej części listu stwierdził, że jednym z głównych zadań duszpasterskich w diecezji gorzowskiej jest odbudowa życia rodzinnego, aby rodzina stała się na nowo pierwszą i najlepszą instytucją wychowawczą dzieci Bożych dla życia świętego na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Dzisiaj coraz częściej daje się zauważyć fakt, że dzieci nie modlą się, a rodzice nie potrafią wprowadzić swoich dzieci w umiejętność kontaktowania się z Bogiem. Biskup Wilhelm Pluta w liście pasterskim z dnia 20 listopada 1969 roku problem ten ujął w następujący sposób. Małżeństwo szczęśliwe i radosne nie jest czymś, co się w dniu ślubu otrzymuje jako gotowe i pełne. Małżeństwo takie trzeba przez całe życie budować. Stąd przygotowania do miłości małżeńskiej i rodzinnej powinno zacząć się od najmłodszych lat. Nie wystarczy zdobyć wiedzę, ale trzeba wypracować piękny charakter i postawę moralną, a szczególnie nauczyć się kochać człowieka. To wszystko dopiero umożliwia zachowanie czystości. Według idei biskupa fundamentem pracy duszpasterskiej nad rodziną jest wychowanie do czynnej miłości do Pana Boga. 15. rocznicę śmierci biskupa Wilhelma ówczesny metropolita przemyski, arcybiskup Józef Michalik, bezpośredni następca sługi Bożego, biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie, powiedział: Kościół w Polsce miał w swojej historii wielu wybitnych biskupów. Biskup Wilhelm Pluta należy do najwybitniejszych. Mogę spokojnie powiedzieć, że niewielu takich pasterzy miała w naszych czasach Europa. Jego programy duszpasterskie, jego przemyślenia i analizy wybiegają w przyszłość, promieniują intuicją wiary i długo jeszcze będzie można się z nich uczyć duszpasterstwa nowoczesnego i skutecznego. Biskup Wilhelm Pluta przez jedną kadencję, 5 lat, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Rodzin w Konferencji Episkopatu. Szczególnym wyróżnieniem był wybór przez Konferencję Episkopatu jako delegata na synod biskupów w Rzymie w 1980 roku, który poświęcony był zagadnieniom rodziny w Kościele i w świecie. Uważał, że uaktywnienie rodzin winno się uobecnić we wspólnocie parafialnej jako wyraz przeżywania obecności Boga w rodzinie, która jest pierwszym przekazicielem Boga. Prowadzić ma to do działań apostolskich, wychowania w rodzinie i przez rodzinę. Spełniając określone zadania i funkcje, rodzina ma przygotować wszystkich jej członków do właściwego uczestnictwa i przeżywania sakramentów. Jak z tego wynika, biskup Pluta nie traktował rodziny tylko instytucjonalnie, statycznie, lecz wskazywał, że to żywy organizm Kościoła. W rodzinie widział dynamiczną siłę rozwoju apostolstwa, bo z niej mają wyrastać członkowie różnych grup działających we wspólnocie parafialnej. Bardzo prosimy obecnego wśród nas księdza biskupa Pawła Sochę o skierowanie przesłania do nas obecnych w świątyni i wszystkich zgromadzonych na naszym wspólnym spotkaniu w Polsce i na świecie dzięki łączom telewizji Trwam. Na zakończenie słowa ksiądz biskup przekaże paschalne światło Chrystusa zmartwychwstałego dzieciom, młodzieży, a także rodzicom. Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Międzyrzecz jest miastem pierwszych polskich świętych męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Tu zostali zamordowani 12 listopada 1003 roku w klasztorze nad rzeką Obrą. Dwóch pierwszych przybyło z Italii, a trzej byli Polakami. Ich zadaniem było utwierdzać Polaków w wierze. W uroczystość Wszystkich Świętych pytamy, czy święci to tylko chrześcijanie oficjalnie wyniesieni na ołtarze? Odpowiedź na to pytanie daje nam święty ojciec Pio, który tak mówił: Święty jest grzesznikiem,
który nie zgadza się na to, żeby nim pozostać. Każdego dnia mówi: pomyliłem się i nie będę więcej popełniał tego błędu. Powtarza to do końca swojego życia. To bardzo ważne stwierdzenie ojca Pio, bo zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że święty jest zwyczajnym człowiekiem, że swoim trudnym charakterem i wadami nie jest aniołem. Popełniamy ten błąd, gdy patrząc na ludzi wniesionych na ołtarze, ale i na ludzi Kościoła, wymagamy, by byli idealni, a to po prostu niemożliwe. Duch Święty w Piśmie Świętym nazywany jest oddechem, powietrzem. Świętość to nieustanne oddychanie Bogiem, żeby żyć, żeby czerpać tlen, bo bez niego organizm umiera. Skoro świętość jest ustawicznym nawracaniem się, ustawicznym oddychaniem Bogiem, to nie jeden z nas mógłby dodać do dzisiejszej listy świętych swoją świętą babcię czy krewnego, którzy oddali czas najbliższym, rezygnując z wypoczynku, czy niosąc pociechę smutnym, służąc narodowi, czy innym naszym siostrom i braciom w świecie. Ksiądz biskup Józef Zawitkowski z Łowicza w książce pod tytułem To jest ktoś zamieścił kazania o świętych bohaterach, takich jak Romuald Traugut, ksiądz Ignacy Skorupka, major Henryk Sucharski, Janusz Korczak, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale także o swoich bliskich, organiście Henryku Miłku, kościelnym Stanisławie Sokalskim, swojej babci, dziadku. W oczach księdza biskupa to ludzie, którzy całych siebie oddali rodzinie, Kościołowi Świętemu, narodowi. To święci, bo pełnili wiernie codzienne zadania powierzone im przez Boga, a przez modlitwę i wsparcie u Boga nieustannie się nawracali. Święci uczą nas, że najszczęśliwszy jest człowiek, który umie żyć w prawdzie i miłości Bożej, a kochać miłością Bożą to mnożyć świętość tak, aby wśród wszystkich świętych znalazł się każdy z nas. Mam to szczęście, że spotkałem w swoim życiu ludzi świętych. Święcił mnie na biskupa święty papież Jan Paweł II. Z kandydatem na ołtarze sługą Bożym Wilhelmem Plutą pracowałem jako biskup pomocniczy przez 12 lat. Obserwując tych świętych w kontaktach bezpośrednich, mogę powiedzieć, że świętość to zwyczajność. Zwyczajne życie, oddychanie Bogiem w służbie bliźnich. Światło symbolizuje Chrystusa, chwałę Boga, wieczność, bezcielesność, niematerialność, ducha, życie, objawienie, świętość, moralność, dobrobyt, dobroczynność i wiele innych. Chrystus powiedział: ja jestem światłością świata. Kto we mnie wierzy, będzie miał życie, będzie żył na wieki.
tym momencie to światło Chrystusa chcemy przekazać. Poprosimy księdza biskupa, aby przekazał to światło z paschału wszystkim zgromadzonym tutaj w tym sanktuarium, ale także to symboliczne przekazanie niech będzie także udziałem wszystkich zgromadzonych w kościołach, które były, łączyły się w Telemoście, Litanii Miast. Bardzo prosimy księdza biskupa. Miłosierdzia dostąpią, błogosławieni.
czyni w przykład niezliczonej liczby świętych, którzy swoje serce oddali Chrystusowi, módlmy się przez ich wstawiennictwo. Przygotowując do owocnego przeżycia roku miłosierdzia, prosimy Cię, Panie, o Twojego ducha, który napełnia nadzieją bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Jezu, zgromadziłeś nas tego wieczoru na litanii miast w łączności duchowej z mieszkańcami z całego kraju. Spraw, by modlitwa za ludzi oddanych Ojczyźnie i służbie drugiemu człowiekowi pobudziła nas do większego zaangażowania w tworzenie wspólnego dobra. Ciebie prosimy. Współczesny świat pokazuje, jak łatwo wojna i prześladowania religijne mogą zagrozić losowi wielu niewinnych ludzi. Prosimy Cię, Panie, o pokój dla Ukrainy, Bliskiego Wschodu i wolność religijną dla chrześcijan, a także o skuteczną pomoc społeczności międzynarodowej. Ciebie prosimy. Święty Jan Paweł II wiele razy rozbudzał w nas pragnienie świętości. Wskazując na bohaterów wiary, wyniósł do chwały ołtarza ponad 1300 nowych błogosławionych oraz prawie 500 świętych. Spraw, Panie, abyśmy umieli podążać za nimi ku Tobie. Ciebie prosimy. Podczas Światowych Dni Młodych w Brazylii papież Franciszek przypomniał, że wiara jest płomieniem, który staje się tym żywszy, im bardziej się nim dzieli. Prosimy Cię, Panie, aby przygotowania do kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbędą się w naszym kraju, mobilizowały wszystkich do rozpalenia ognia nowej ewangelizacji. Ciebie prosimy. Nasze miasta mają cmentarze, z których wiele już nie istnieje. Przyjmij, Panie, do swej chwały minione pokolenia, które służyły dobru człowieka poprzez troskę o jego rozwój materialny, intelektualny i duchowy. Ciebie prosimy. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka. Prosimy Cię, Panie, aby było ono drogowskazem dla nas w niesieniu pomocy bliźnim spotkanym na drodze życia. Ciebie prosimy. Dobry Boże, dziękujemy Tobie, że dałeś nam swoich świętych, od których możemy uczyć się, jak kochać Ciebie i drugiego człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego. Prosimy teraz naszych gości honorowych na czele z księdzem biskupem Zbigniewem Zielińskim, panem prezydentem miasta, panią dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Danuty Siedzikównych w Sobocie o złożenie honorowe tych zniczy, też kapłanów i wszystkich zgromadzonych o złożenie zniczy tutaj przy pomniku. My w tym czasie zaśpiewamy jeszcze raz refren naszej litanii. Ten refren, który jest wypisany tutaj u stóp gdańskich krzyży. Niech Pan udzieli mocy swemu ludowi. Niech Pan udzieli mocy swemu ludowi. Niech Pan błogosławi swój lud. Niech Pan udzieli mocy nam, darząc nas pokojem. Niech Pan udzieli mocy swemu ludowi. Niech Pan błogosławi swój lud. Niech Pan udzieli mocy nam, darząc nas pokojem. Thank you.
nie pierwszy raz 1 listopada na Placu Solidarności przy legendarnych Trzech Krzyżach gromadzimy się, aby wpierw nawiedziwszy groby naszych bliskich, krewnych, przyjaciół, w zjednoczeniu z tymi, którzy dzięki transmisji telewizji Trwam i Radia Maryja łączą się w całej Polsce z nami, pochylić się nad zaproszeniem skierowanym ku każdemu z nas bez wyjątku, zaproszeniem do świętości. Wspominamy świętych, którzy żyli bardzo dawno temu i niedawno. Wspominamy świętych, którzy zostali wyniesieni oficjalnymi dekretami Kościoła na ołtarze i tych, którzy w opinii świętości umarli, jak Danuta Siedzikówna, Inka, młoda 17-letnia dziewczyna, która oddała swoje życie powodowana miłością do Boga, drugiego człowieka i ojczyzny. Moglibyśmy zapytać dzisiaj, w roku 2015, co dla nas oznaczają te odniesienia. Odniesienia do pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdy wspominamy świętych męczenników, do misjonarzy, jak chociażby tych wspominanych przy okazji łączności z Koreą, czy tych, którzy żyli od chociażby w czasie II wojny światowej, gdy trudne doświadczenie niepokoju, wojny wymagało specyficznego rodzaju poświęcenia. Z pomocą przychodzi nam święty Jan Paweł II, który nie tak dawno podczas jednej z pielgrzymek na Westerplatte do zgromadzonej tam młodzieży powiedział, że bez względu na czasy i okoliczności każdy musi mieć swoje Westerplatte, wartości, których trzeba bronić. Bardzo często młody człowiek, powodowany chęcią pogodnego przeżywania swoich dni, zadaje pytanie, czy trzeba tak smutno mówić o świętości. Ależ nie, bo kiedy wczytujemy się w życiorysy świętych, uświadamiamy sobie jeszcze bardziej, że te trudne doświadczenia, bardzo często ofiara życia, szły w parze z bardzo pogodnym i radosnym przeżywaniem swego życia. Ale wtedy, kiedy przyszły twarde realia, kiedy trzeba było stanąć twarzą w twarz z wymogami życia, zwłaszcza z tymi, którzy odrzucali Boga, którzy zniewalali człowieka, którzy chcieli nieszczęścia, także młodych ludzi, wtedy trzeba było zabawę odłożyć na bok. I wtedy ważny był stanowczy głos również młodych ludzi, tak jak Inki. Oni nie pchali się śmierci w objęcia, ale kiedy życie tego wymagało, potrafili odłożyć na bok swoje młodzieńcze pragnienia i zamienić je na miłość do drugiego człowieka, do ojczyzny, do Pana Boga. To jeden z wielu głosów, który dzisiaj przychodzi nam z pomocą, gdy 1 listopada 2015 roku pytamy siebie samych, jak żyć, by być świętym, by być szczęśliwym, by być dobrym. Te głosy, które wydobyły się dzisiaj z różnych miejsc naszej ojczyzny, z Sieradza, z Gorzowa Wielkopolskiego, tu z Gdańska i z wielu innych miejsc, niech stanowią bogactwo tej litanii miast i niech pomogą nam współcześnie pisać litanię świętości, odwołującą się nie tylko do tych, którzy żyli kiedyś, ale także przypominającą nam, że litanie wszystkich świętych ciągle się pisze. Święci to nie tylko ci, którzy żyli kiedyś, ale to także ci, którzy żyją teraz. Ksiądz Jan Twardowski mawiał często, zachęcając do odkrywania świętych we współczesności. Święci żyją wśród nas, tylko trzeba ich zauważyć. Trzeba zauważyć świętego w drugim człowieku, nawet wtedy, gdy z pozoru go nie przypomina. Trzeba odkryć w sobie świętość i jeszcze bardziej ofiarować jej swoje siły. To właśnie dzięki takiemu odkrywaniu świętości świat może stać się piękniejszy i lepszy. Tak często mówimy o tym, że chcielibyśmy, aby na świecie było dobrze,
czy równie często wydobywamy z siebie siłę, energię, moc ducha, by ten świat rzeczywiście dobry był? Modlitwa, relacja z Bogiem, miłość do drugiego człowieka, oto fundamenty budowania człowieka i świata szczęśliwego. Drodzy Państwo, kończymy naszą transmisję Litanii Miast, którą dzisiaj przeżywaliśmy w tym szczególnym miejscu, przy pomniku poległych stoczniowców, słowami kierowanymi przez księdza biskupa Zbigniewa Zielińskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej. Za chwilę tutaj i w różnych innych miejscach Polski nasza wspólna modlitwa, modlitwa apelu jasnogórskiego. My na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam łączyć będziemy się z kaplicą cudownego obrazu na Jasnej Górze.